Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Następny speedtest, tym razem Motorola Z2 Play kontra Sony Xperia XA2. Motorola Snapdragon 626, 4 GB pamięci RAM, a Xperia Snapdragon 633 GB pamięci RAM. Dobra, sprawdźmy standardowo, jak to u mnie w speedteście. Prędkość otwierania aplikacji, jak one pozostają w RAMie i później to samo z grami, więc zaczynajmy. Sprawdźmy oczywiście, czy mamy wszystko wyłączone, wyczyszczone, nic nie ma w pamięci. Jeżeli tak jest, no to możemy zaczynać. Pierwsze co? Allegro. No jak widzicie, wygrana Xperia. Następnie AliExpress. AliExpress szybciej na Motorola. Ceneo szybciej na Motorola, chociaż jeszcze coś myśli, ale o, dopiero teraz. Dalej, zdjęcia. Szybciej Motorola. Kolejne, HBO Go. Minimalnie, ale szybciej Motorola. Ipla. W przypadku Ipli szybciej wyszła nam Xperia. Jak dojadę szybciej ewidentnie na Motorola. Następnie mapy. Mapy szybciej na Xperii. Player również minimalnie szybciej na Xperii. OLX. Minimalnie szybciej Xperia. Pyszne.pl. Minimalnie szybciej Motorola. Następnie Pizza Portal. Wygrała Xperia minimalnie też. Sklep Play. Tutaj wygrana Motorola. Spotify Xperia. Kolejnie TapTalk szybciej na Motorola. TripAdvisor. Wygrała nam Xperia. Kolejny z tytułów. Twitter. W sumie aplikacji. Tutaj mamy pierwszą Motorola, Uber szybciej na Motorola, Wykop szybciej Motorola i ostatnie YouTube. Tutaj szybciej wygrała również Motorola. No cóż, co możemy wywnioskować? Snapdragon 626, Snapdragon 630, bardzo podobne jednostki. Minimalnie trzeba by podliczyć dokładnie, która ile razy częściej wygra, ale wydaje mi się, że Motorola. Ewentualnie może być zasadniczo prawie że remis, więc jak widzicie, bardzo podobne jednostki. Sprawdźmy jak z RAM-em, jak z pozostawaniem aplikacji w RAM-ie. Czy tutaj już też okaże się tak samo, czy będą inne wyniki. 3 GB pamięci RAM, 4 GB pamięci RAM. Zobaczmy jak oba telefony nimi zarządzają. Więc lecimy od początku. Allegro, no w obu przypadkach niestety nie z RAM-u. Następnie AliExpress, na szczęście w ramy. Ceneo, również mamy restart aplikacji. Zdjęcia, minimalny restart też na każdej. HBO Go, niestety restartowane, nie są w pamięci utrzymane. Ipla, tak samo w obu przypadkach restart. Jak dojadę, tu było w pamięci, tutaj mamy restart. Następnie mapy, w obu przypadkach jak widzicie restartowane są te aplikacje. Player również nie zostaje w pamięci RAM. OLX tutaj chyba w obu przypadkach w RAMie. Pyszne.pl też aplikacje są restartowane jak widzicie. Pizza Portal również niestety nie w RAMie. Sklep Play w obu przypadkach w pamięci RAM. Spotify tu mamy w RAMie, tutaj widzę, że jest doczytywanie. TapTalk w obu przypadkach jest doczytywane. TripAdvisor, tutaj jesteśmy w RAMie, tutaj jest, ciężko powiedzieć czy w RAMie czy nie. Twitter,
W obu przypadkach jest restartowany. Ubery, o, też niestety nie w ramie. Wykop. Tu mamy w pamięci RAM, tutaj chyba małe doczytanie. I YouTube, no też niestety nie są w pamięci RAM. No czyli jeżeli chodzi o RAM, fakt, chyba 3 razy więcej wygrała Motorola, jeśli dobrze liczyłem. Xperia trochę gorzej, ale ogólnie zarządzanie pamięcią RAM w jednym i w drugim urządzeniu, no dosyć słabe. Praktycznie większość aplikacji niestety się restartowała, nie zostały one w pamięci RAM. A szkoda, dobra, cóż, jeżeli chodzi tutaj o wygrane, w przypadku otwierania prawie że remis, jeżeli chodzi o RAM, minimalnie wygrywa Motorola. Fakt, ma go więcej, o 1 GB. Dobra, przejdźmy do gier. Najpierw zamknijmy wszystkie apki, które mamy w tle i przechodzimy do uruchamiania gier. Czy tutaj te procesory, które mamy, czyli Snapdragon 630 i 626 i 630 pokażą jakieś różnice? No to pierwsze co? Asphalt 8. Zobaczmy, która komórka, który smartfon, który procesor okaże się szybszy. No jak widzicie, tym razem wygrała Motorola, czyli Snapdragon 626, minimalnie szybciej. Dobra, przejdźmy do kolejnego tytułu. Temple Run 2. Jak tutaj okaże nam się rywalizacja. Tu już mamy animację, więc widzicie, po raz kolejny wygrana Motorola Z2 Play. No i dopiero tutaj się nam skończyło. Kolejne, Subway Surf. Czy też Subway Surfers Buenos Aires Edition. No i też widzimy, Motorola Z2 Play prowadzi, czyli Snapdragon 626 wypada lepiej niż 630. To też możecie zobaczyć. Idziemy dalej. Dead Trigger 2. Jak w przypadku tego tytułu? Który smartfon okaże się wydajniejszy? Motorola Z2 Play, ale minimalnie. Nie ma tutaj jakiegoś takiej wielkiej różnicy jak w poprzednich tytułach. Następnie Asphalt Extreme. Tu już mamy ekran ładowania, a na Xperii aplikacja się wykrzeczyła. No ciekawe. Spróbujemy zrobić małe dogrywkę w tym temacie. Patrzmy, czy ona tu jest. Zamykamy ją. I jeszcze raz. Asphalt Extreme. Ponownie dziwne. Nie chce ta aplikacja współgrać w Xperii. Dziwna sprawa, albo za mało RAMu, albo jest z nim jakiś problem, więc dobra, wyrzućmy ją w ogóle z pamięci RAM w obu przypadkach. No tutaj ewidentny minus dla Xperii. Coś jest nie tak. Następnie, World of Tanks. No widzicie, w obu przypadkach nawet mamy dociągnięcie czegoś. Zobaczymy sobie, który tytuł, który da sobie z tym szybciej radę. No ciekawostka. No ten coś piszczy. Już nie będziemy nic robić, tylko przyciszymy głośnik. No i dobra. Która komóreczka odpali nam pierwsza, wejdzie do gry. Jak widzicie, po paskach postępu na razie w miarę równo. Może minimalnie szybciej była Szybsza była Xperia, co teraz też pokazuję, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, które zostały ściągnięte lub też dociągnięte. Mamy po 77%, 78%. No czekamy, który będzie szybszy. Nie wiem, czemu jedna z nich piszczy, druga nie. Nie jest wyciszona, ale widzicie, szybciej temat, że tak powiem, przetworzyła modka, więc tutaj też wygrywa Motorola. Idziemy dalej, czyli poza otwieraniem mieliście też okazję zobaczyć, jak wygląda przetwarzanie danych przez oba smartfony, jak i również oba procesory. Następnie Fruit Ninja. Co w przypadku tego tytułu? Tutaj też widzimy paski postępu. No i pierwszy dokończył się w Motorola Z2 Play. A
kto pierwszy wejdzie do gry. Czekamy, czekamy. Oba myślą. Zobaczymy jak długo. Czyżby jakiś znowu problem? Chociaż pewnie nie. Praktycznie oba weszły w tym samym czasie. Więc tu można powiedzieć, że prawie że remis. I ostatni z tytułów Unkilled. To jest dosyć dobry wskaźnik wydajności danego smartfona, gdyż naprawdę gra dosyć dużo zasobów pożera, w szczególności podczas uruchamiania, więc zobaczymy, która komórka wygra. Tu już na Motorola mamy drugi ekran ładowania w Xperii, nadal pierwszy. No i tu już jesteśmy w grze. Xperia troszeczkę z tyłu. Jaki werdykt, jeżeli chodzi o uruchamianie gry? Ewidentnie Z2 Play. Jeden tytuł w ogóle nie chciał się uruchomić na Xperii, czyli Asphalt Xtreme, nie wiem czemu. Większość, prawie wszystkie tytuły, no może poza Fruit Ninja, jeżeli dobrze pamiętam, odpaliły się szybciej na Motorola Z2 Play, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tego typu kwestie, nawet również przetwarzanie danych, jak i operacje, które były związane z dociągnięciem pewnych plików do World of Tanks i ich zainstalowaniu, szybciej to zrobiła Motorola. Dobra, sprawdźmy jak z RAM-em, które gry pozostały w pamięci RAM. Lecimy. Asphalt 8. W RAM-ie tu mamy niestety restart. Kolejny z tytułów Temple Run 2. Tu jesteśmy w RAM-ie. Tutaj już mamy restart. Subway Surf. W obu przypadkach w pamięci RAM. Dead Trigger 2. Również w ramie. Cóż mamy dalej? World... Czekajcie, nic nie wyczyściłem. Nie, wszystko jest ok. World of Tanks. W obu przypadkach też w pamięci RAM. Fruit Ninja. Słyszymy dźwięki. I też oba tytuły w pamięci RAM. Unkilled. W obu przypadkach w ramie. No to tutaj wygrały 4 GB, które mamy w Motorola. No ten gigabajt widać różnicę. Pierwsze kilka tytułów niestety się restartowało w przypadku Sony Xperia XA2, w przypadku Motorola Z2 Play. Tego akurat nie było, więc jeżeli chodzi o gry, wygrywa ewidentnie Motorola Z2 Play. Raz, wydajność, kwestia prędkości uruchamiania, przetwarzania, jak i również RAM-u, więc tutaj wygrana jest Motki. Podsumowując całość, jeżeli chodzi o aplikacje, te dwa procesory i dwa urządzenia, mogą być, działać w miarę podobnie, czyli Snapdragon 630 i 626. W przypadku Motorola jednakże, jeżeli chcecie grać i chodzi Wam o granie bardziej wygodną, szybszą, stabilniejszą i bezproblemową, jeżeli chodzi o wczytywanie później tych gier z pamięci RAM grę, no to tutaj Motorola Z2 Play według mnie jest lepsza. Tyle w temacie. Macie jakieś pytania? Chcecie jeszcze coś wiedzieć? Piszcie oczywiście w komentarzach. Ja postaram się na nie oczywiście odpowiedzieć. Na dole macie linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite, gdzie możecie zawsze wesprzeć rozwój tego kanału. Subskrypcja. Oczywiście zapraszam. Więcej niedługo porównań, bo już trochę tych telefonów chwilowo u mnie jest. No i cóż, łapka w górę, jeżeli się podobało. Tyle. Motorola Z2 Play, Sony Xperia XA2, Speedtest. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.